Na krakowskim przedmieściu w Kordegardzie po raz kolejny zorganizowano wymienialnię książek. Każdy mógł przyjść i zamienić przeczytaną już pozycję na nową, jeszcze nieznaną. Okazało się tym razem, że zainteresowanie tą nietypową formą wymiany książek jest duże. Historycznie w tym miejscu mieścił się skład książek Gebetnera i Wolfa. Wymienialnia nawiązuje zatem do tradycji. Sporo pozycji przyniesiono chyba więcej niż zabrano. Co do jednej rzeczy mamy wątpliwości. Jedną z sugestii organizatorów było wpisywanie w książkę dedykacji dla kolejnego czytelnika. Czy nawet tak miła jest niezbędna?